Dobra, czyli wracamy do y, sprawdzania itemków. Teraz zaczniemy od drugiej strony, zaczniemy od itemków mitycznych. Y, ten item już widzieliśmy, ten item również widzieliśmy, ponieważ da, y, wstawili te itemy do obu rubryk, także to nie ma... Nie ma żadnego znaczenia gdzie jest ten item Gale Force to jest zupełnie nowy item bo Dzięki niemu mamy 55 AD, 20% attack i 20% crit chance I teraz nie będzie już itemów, które dają 40% szansy na krytość, tam 30 jak dawały Teraz będzie zawsze 20% szansy na kryto z każdego itemu I myślę, że to jest okej okay zmiana, chyba wcześniej dawały 25% szansy na kryto, teraz dają 20% przy czym jest to nerw na Jonę i na Jasuo, bo żeby mieć no, full kryta no, to trzeba złożyć 3 itemy teraz, a nie dwa. E, dlatego ja na Jonę po prostu składa 2 itemy i liczę na farta. E, także najważniejsza e, pasywka tego itemu jest taka, że daje nam 3% movement speeda na, każdy, e, na każdą rzecz, na, każd na każdy nasz item, czyli mamy łącznie dodatkowe 15% movement speeda. Jest to bardzo OP item na ASHE, ponieważ druga jego pasywka powoduje, że da mamy dasha. I ten dash jest naprawdę, naprawdę fajny. Ten dash jest bardzo OP. Robi damage poza tym w miejscu, w które się daszuje. Jest on naprawdę duży i jest szybki. Ja go teraz tylko z tego dasha zabijam I ten dash, zobaczcie, on nie robi damage'a tu gdzie stoję, on robi damage Na odległość 400 range'a praktycznie Więc to jest naprawdę OP item jeśli chodzi o Ashe I, i w sumie myślę, że na każdego ADK jest OP Każdego, który potrzebuje się szybko przemieszczać Tyle. Lecimy dalej. To jest item stworzony dla Vein i dla Ganara, chyba i, i dla. Ja go składam na, na Master i również na Udera też się może nadać. E, dają 60 AD, 25% Atox Speed, 20% szansy na kryta. I co trzeci atak? Co trzeci atak robi true damage. I to robi od cholery Trudemejda. Jeżeli go złożymy. Teraz powinien być trzeci atak. Trzeci. Za pół HP był trzeci. To jest naprawdę dużo, biorąc pod uwagę fakt. O, tutaj sobie wykorzystamy Dariusza, żeby to sprawdzić. Ten item to jest... Yy, to jest chyba... no... No, no nie wiem co Riot myślał ten item naprawdę, ale no jest naprawdę mocny. I 10% tak speeda dla każdego itemu dodatkowego, co oznacza, że łącznie te, mając ten item i 5 innych itemów mamy 55% tak speeda. Co oznacza, że nie musimy już składać atak speeda mając ten item y, za wiele, tylko możemy się bawić w inne itemy, grając na przykład takim Gnarem właśnie. A i tak będziemy mieć naprawdę dużo atak speeda, naprawdę dużo AD, szansa nakryta, no i trudne mieć z ataków, to jest naprawdę mocne. Składa, y, składa, wie, składany jest również na Gina. widziałem na Giniego. jest, y, jest naprawdę fajny. Immortal Shield to jest kolejny item, który jest naprawdę super fajny na AD Carry, ponieważ daje nam przetrwanie w dużej ilości. Dla każdego dodatkowego naszego itemu daje 5 AD i 50 healtha. A jeszcze jedna ważna rzecz: mityczny item można mieć tylko jeden podczas meczu. Nie można sobie kupić 5 tych itemów, tylko mityczny można mieć jeden i każdemu legendarnemu itemowi ten item będzie coś dawał. I ten item daje każdemu legendarnemu itemowi 5 AD i 50 helfa I do, do, mamy do tego 12% lifesteala, 20% kryta, 15% attack speeda i 50 AD Czyli daje praktycznie wszystko co potrzeba Deklerowi I daje również pasywkę e, Pasywkę z to było z Hexdrinkera, chyba Hexdrinker chyba miał podobną pasywkę. Tylko, że tutaj dostajemy zwykłą tarczę, dostajemy o ją ogromną i dodatkowe 20% lifestyle, jeśli e, na 8 sekund. I te 8 sekund zmienia całkowicie grę. Ja ten item składałem na Jonę, e, yon, ale będzie też super itemem na Fiorę i na wielu, wielu adokery. Jest bardzo przyjemny item do gry, eee, kolejny item to jest Infinity Edge, teraz Infinity Edge będzie bił e, dodatkowe 8% e, critical strike damage za każde dodatkowe 20% szanse na kryta Czyli nie będzie można już złożyć tylko Infinity Edge i się cieszyć, że mamy zajebiście mocne kryty, tylko trzeba będzie jeszcze dodatkowe itemy pod złożyć, żeby to Infinity Edge faktycznie miało sens i to jest spoko zmiana, bo taka KeyTrinka, która składa Infinity Edge na pierwszy item, teraz już nie będzie tak mocna. Także mnie to cieszy. E, przy czym, i tak na pierwszy item składa się raczej jeden z tych mitycznych itemów. E, obecnie e, nie ma tutaj raczej żadnych innych kombinacji. E, Cyril'a Grudge to jest bardzo ciekawy item i powoduje e, on. A to jest ten zesołem, przepraszam. Ten nawory Blade. On daje nam 60 AD, 20% szansy na kryta, ale również 60 ability haste, czyli bardzo zachęca ten item do kupienia go, to jest ponad 15% cooldown redukcji. A składając ten item wraz z, z jakimś itemem pod, powiedzmy, assassina, który daje ability haste, na przykład ten, no to możemy mieć naprawdę dużo ability haste tu na adykery plus yy, inne pasywy, no i na przykład tym pasywem jest to, że skraca nam się o 20% szans, yy, o 20% yy, nam się podstawowe umiejętności skracają, jeżeli trafimy krytycznie przeciwnika. Yy, czyli jeżeli mamy 100% szansy na, na, na trafienie krytyczne, to za każdym atakiem skracamy 20% yy, bazowych umiejętności yy, cooldownu. To jest item, który się składa na Gravesie i to jest podstawowy item na Gravesa, ponieważ mamy cały czas Dasha dzięki niemu. Składa się go również na Trindamere, na Ezreala i na na każdą postać która tak lubi spamować skillami, a niekoniecznie je a niekoniecznie je akurat ma wtedy. Nie wiem jaka jeszcze postać. No na przykład Lucian jest postacią, na którą się to może składać. I raczej się składa, chociaż jeszcze Lucianem nie grałem, ale są tutaj jeszcze inne sidebase temy na y, Luciana, o których za chwilę. Znaczy, no, no, na przykład to, że z Ulta będziemy slowować y, przeciwników Lucianem o 30%. Y, betek jest taki sam, tu się nic nie zmienia. Znaczy zmienia się to, że do, ma 20% kryta i mniej AD, y, także sporo i tam mówię, teraz ma kryta. Runan daje 7% SpeedA I 20% Kryta I 25 AD, czyli Runan będzie naprawdę fajnie. To jest fajny naprawdę buff dla Jinx, bo Runan jest buffowany ewidentnie tutaj. Również dla Twitcha. Lord Dominic Regards. 30% Armor Penetration, 20% AD, 20% szansy nakryta. E, robi dodatkowe 20% bonus physical damage against Champions with greater maximum health than you. Czyli jeżeli mają przeciwnicy tanka, to ten item jest po prostu antytankowy. No nie masz szans zrobienia niczego, jeśli, jeśli masz. Wyobraźcie sobie kupić ten item e, 30% Armor Penetration, e, 24% Armor Penetration i z tego mamy 30%, czyli 60 6, i 8, 84 Armor Penetration z tych trzech itemów. Dorzućmy jeszcze ten item, no to jest 60-84. Z ponad 100% Armor Penetration można z tych itemów uzyskać. To jest chore. Nie wiem, jak to, jak to funkcjonuje w grze, ale nie wiem, co o tym sądzić. Ma przerwana zabicie Deliusza I wracamy dalej. E, Botka już widzieliśmy. On się tutaj pojawił drugi raz. Kolektor e, widzieliśmy. E, Merkurki. E, to, to się też nic nie zmienia, bo to jest QSS. E, przecież mogą być teraz dwa QSS-y. Jeden daje 35 mm 200 health, a 35 AD. Drugi daje szansę na trafienie krytyczne. I, ale nie daje już HP. Eee, I ten Quicksilver e, redukuje wszystkie stuny i daje 40% tenacity i 40% slow resistance, czyli jego się będzie kupować bardziej pod tanków. Natomiast ten daje 50% movement speed na sekundę, czyli to jest bardziej poda do Kerry. Proste, proste. Eee, dwa QSS. -y. To jest Essence River. To jest zmieniony Essence River. Powoduje. No jest, to jest item stworzony pod Luciana obecnie. Ponieważ za każde użycie umiejętności, twój kolejny auto-atak e, będzie e, dawał ci 3% twojej maksymalnej many. To jest strasznie opa na Luciana, no nie wiem jak się z tym czuć. E, ale no, przemilczmy to, przejdźmy dalej. E, ser, serpent w swang e, powoduje, no to już widzieliśmy, przepraszam. E, guardian, to widzieliśmy, Storm Laser. to się niewiele zmienia, po prostu będzie dawać mniej AD. Mortal Reminder to jest nowy item i e on daje grewus ones, czyli można z, tak samo z egzekutywny złożyć znowu dwa itemy. I pierwszym to będzie ten, który daje HP, a drugim to będzie ten, który jest pod ad Carry 7% movement speed, 20% kryta, 25% szans na atak speed, ale tylko 20 AD. Tak, jak mówiłem, te itemy będą trochę słabsze. E, myślę, że to jest ok. Zobaczcie ogólnie, ja mam teraz 440 AD i 3000 Moment Speed, składając przypadkowe itemy w ogóle. 15% lifestyle, 40% szansy nakryta. To tylko pokazuje, jak ten, jak ten sezon będzie szalony. Z tych itemów widzieliśmy już wszystkie. idziemy do asesinów na prędkości. Tu są trzy itemy: 3 nie, nie, wspaniałe itemy. Chciałbym wam pokazać, jak wygląda Duskblade na początek. Może zamiast po prostu komentować go, to bym go pokazał. E, tylko Darek musiałby przyjść, a on jest chwilowo martwy. Weźmy, przewinimy. Da się przewinąć grę? E, nie da się przewinąć. A jest, fast forward 30 sekund. O kurczę, to był, to był głupi pomysł. No ale tak, teraz Duskblade daje nam 25 Ability Hesta, 18 Lethality i 55 AD Jeżeli przeciwnik nas nie widzi, to robimy w cholerę dodatkowego Damage'a plus slowujemy go o 99% I jeżeli w ciągu ostatnich 3 sekund ten Champion padnie po zrobieniu przez nas Damage'a, to jesteśmy niewidzialni Przez sekundę To jest niesamowicie OP nie wiem czy będą zmieniać ten item nawet jeśli będą młodej mowe statystyki, to myślę, że nadal będzie grany, ponieważ niewidzialność w tej grze wygrywa wszystko eee... Zobaczmy jeszcze raz ten item, bo jesteś Patrzcie, patrzcie dokładnie Minionki sobie poszły. Nie widziałem je, ja zdążyłem przejść Całkiem duży dystans Zanim się cokolwiek tutaj y, ogarnęło że, że ja tam jestem w ogóle, także grałem z tym item y, Na Gravesie i teraz w ogóle Graves na midzie Pod AD, pod Lethality, pod ten item Jest jak najbardziej grywany e, Ten item plus item pod plus item Pod e, Skrócenie cooldownu, I wtedy macie E, bardzo dużo e, szansy na trafienie krytyczne, bo jeszcze Infinity Edge się składa i Phantom Lazer, czyli 80% szansy na trafienie krytyczne plus e, dużo lethality, e, dużo ability haste'u, ponieważ ten item daje wszystkim innym itemom 5 ability haste'u, e, no wow, to jest po prostu wow. Ten item już widzieliśmy. Prowler's e, Claw, dash to target enemy. I to jest item, który jest uważany za najsłabszy z tych wszystkich trzech asasynowych itemów, natomiast ja się z tym nie zgodzę, ponieważ daje ten Eclipse daje 4% armor penetration i armor penetration nie jest tak fajne, jeśli, nie, jeśli w obecnej mecie nie ma tanków. O wiele fajniejsze jest 5 letality za każdy dodatkowy item, czyli mamy dodatkowe 25 letality. Plus 21 letality z tego itemu, czyli mamy 41 letality składając tylko ten item, plus możemy resztę pod tanka. Mamy, a mamy z tego 46 letality, więc to jest, to jest fajne, że ten item tak funkcjonuje. Daje o wiele większe sta statystyki niż te itemy, e, ale e, daje ability haste 10. Ale mamy tego dasha, i ten dash jest naprawdę fajny. I myślę, że będzie ten item grany, bo zobaczcie sobie. Gdzie jest ten item? To jest aktyw niby, ale. No nie wyszło tak jak miało wyjść. Zobaczmy, może da się postawić damiego. Yy, Enemidami. O właśnie. I po zdaszowaniu. Daszujemy zawsze na plecy temu. Damiemu. Po zdaszowaniu. Yy, zadajemy dodatkowy damage i bo redukujemy jego armora o 30%. Czyli zobaczcie, że ten item jest... no faktycznie został znerfiony i myślę, że, myślę, że to jest duża zmiana, bo on daje 10% Omni vampa jeszcze ten Eclipse. Yy, więc y, czujesz się pewnie na linii jako taki Z, bo możesz cały czas harasować i nic ci nie grozi, kompletnie nic, bo leczysz się ze Skili o 10% i masz całą tarczę co chwila i robisz dodatkowy damage przeciwnikowi i masz jeszcze movement speeda jak robisz damage, także jace y, Talon, z wszystko tego typu to jest niesamowicie mocne wtedy z tym itemem, natomiast ten item yy, na Dariusza na przykład myślę może być grany mm. Olaf Udyr, wszystko co mu potrzebuje gapcrawlzera yy, no, no no, to, to, to dużo mówić o tym itemie, no jest, jest, jest przyjemny, tak? Z tych itemów widzieliśmy już prawdopodobnie wszystkie, dlatego tu się nie będziemy jakoś dużo rozwodzić. Przejdźmy teraz do itemów dla magów, do tego zmienię sobie styl na Phoenixa. I zobaczmy teraz itemy dla magów. Sprzedamy tutaj te wszystkie itemy. Itemy dla magów, i w itemach dla magów y, mamy tutaj y, te. Postarczymy, już widzieliśmy. Zaczniemy od mitycznych, tak jak zwykle. Y, mamy tutaj dużo bardzo itemów. Zaczniemy od hextecha. Y, zysponujemy dla Hextech wygląda bardzo podobnie, ale oprócz tego, że robi takiego odasza daje nam 75% Movement Speeda w kierunku przeciwników na 2 sekundy e, i robi 315 Magic damage, czyli więcej niż wcześniej. E, mniej więcej te same statystyki, trochę więcej AP. E, no ciekawy item, ciekawy. E, I e, jego mityczna pasywka powoduje, że każdy legendarny item będzie miał dodatkowe 5 Magic. Magic Penetration, czyli naprawdę fajny item. Będzie składany na pewno na, na eko, na rumbla, na tego typu na postacie. Ee, chciałbym oddalić się od niego. Zobaczyć, jak by. albo jakby on uciekał. Ale on jest tankowny teraz. O kurde, on mnie zabija. Dobra Okej, okay, miałem przed 900 movement speeda Czyli 160 movement speeda dostałem dodatkowego z tego itemu yy, Myślę, że jeśli pod AP UDRA miałbym grać To brałbym ten item no bo daje, daje dodatk dodatkowy gap Closer, nie? Ech, dobra. Ten item możemy sprzedać. Lecimy dalej. E, ten item to już są ogólnie same nowe itemy praktycznie, bo to jest też Ludens, ale to też jest nowy Ludens. Axamux Folly. 80 Ability Power, 150 Health, 15% Ability Haste, 15% Omni To jest jedyny item, z którym jeszcze nie grałem e, na w żadnym meczu. Za każdą sekundę w walce robimy dodatkowe 3% bonus damage'a I jeżeli ten efekt się maksuje, to ten dodatkowy damage zamienia się w true damage. To jest item stworzony pod Singeda i pod Swayna i pod każdą tego typu postać. Ale niestety nie daje nam many, więc to jest powód, dla którego nie grałem jeszcze z tym itemem. Eee, aczkolwiek. No, myślę, że może być grany w wielu meczach, jeżeli ktoś złoży osobną kropelkę i osobno ten item, ponieważ ten dodatkowy damage, jaki tu się pojawia, jest naprawdę spory. 15% True damage robicie takim singlem, wyobraźcie sobie na tym fightie, i macie do, do tego 15% Omni Vampa, czyli leczycie się, jeżeli robicie ten damage, eee, i 15% haste. haste, Także to jest naprawdę fajny item. Ale ja go pomijam, ponieważ są itemy fajniejsze, na przykład Night Harvester, który też nie daje many, natomiast jest on stworzony dla Nidali, bo dostajemy po trafieniu w przeciwnika, nawet z auto -ataku, robimy dodatkowy damage w postaci np. 200 plus 15% AP, czyli taki w sumie liśbę <grywka> za darmo dodatkowy i mamy 25% movement speeda za zrobienie tego yy, tego damage'a. Czyli możemy niesamowicie fajnie kajtować nie i yy, yy, 25% movement speed i to wszystko jest yy, cool na to 60 sekund, czyli to jest stricte item dla jungler apeków. Czyli myślę, że właśnie ten item lub Hextech Procode Belt będzie grany pod ap -carry na na dżungli yy, bo teraz w dżungli można grać każdą postacią tak naprawdę, że yy, z racji tego, że ten item pod dżunglę jest OP. I ten item daje pasywkę, która daje 5 Ability haste dla każdego dodatkowego itemu. Mamy wtedy 25 Ability Healta dodatkowego, czyli łącznie 40 Ability haste daje ten item. No, jest przyjemny, ale również nie daje many, dlatego nie jest tak bardzo grywany. Zdecydowanie bardziej agrywany jest Liandry. Jest to item, który składany jest w 90% sytuacji Ponieważ daje on damage overtime i ten damage jest naprawdę duży, bo robi to 60 i to też z minionką 60 plus 10% AP plus 4% maksymalnego HP przeciwnika. To jest naprawdę bardzo dużo. I daje nam również Ability Heista, a każdemu, kto gra teraz na PB, zależy na tym, żeby mieć jak najwięcej Ability Heista, dlatego tylko te dwa itemy: tylko Knight Hervester i Leandry dają Ability Heista. Zobaczcie, ten, żadne z tych itemów innych nie daje Ability Heista do, dodatkowego dla do innych itemów. Dlatego jeśli mają ludzie wybrać item, który daje mana i Ability Heista i 25 Ability Heista, jeszcze bazowego, a item, który tego nie daje, tylko daje mu węzł no to wolą sobie wybrać dodatkowy damage, ale mieć tego ability heista. I y, jest to item bardzo OP na każdą postać, ale jest przede wszystkim mocny na Timo. I Timo jest teraz nie fair do grania przeciwko, ponieważ no ma, y, cały czas się chodzi na blindzie. Nie można odatakować Timo teraz. I są dwa itemy typu Liandry, także one się stakują jeszcze z jego pasywką i jeszcze z Aery, także no jest ciężko, 3 auta ataki Cię nie ma, choćbyś był tankiem. Luden's Echo jest 80 AP, 10 magic penetration, 600 many i 10 ability haste'a i ten item składałem wiele razy. Ponieważ daje 5 Magic Penetration dodatkowego za każdego przeciwnika, poza tym jest bazowe 10 Magic Penetration czyli mamy 15 Magic Penetration już na start. Eee... O, gra się skończy za minutę. Eee... I eee... zrobienie Damage'a przeciwnikowi eee... powoduje, że dostajemy dodatkowego movement Speeda i dodatkowy Damage na 3 sekundy. Ale 8 sekund ma cooldown'u, czyli nie jest tak uzależnione od tego jak w tym przypadku od 60 sekund cooldown'u na każdego czempiona przeciwnego Tylko tutaj możemy to robić co każde 8 sekund I mamy dodatkowo manę tutaj, także ten item jest stosunkowo minimalnie lepszy od tego Jeśli gramy na linii, jeśli gramy na dżungli to wybierałbym po prostu Nate Harvestera Teraz muszę chyba wyjść z gry, bo będzie za długa Ciekawe czy w prawdziwym meczu by się tak zdarzyło Czy gra jest za długa i za chwilę się skończy Bo teraz mi pokazał się komunikat, że w ciągu 20 sekund gra się skończy Także po prostu wyszedłem I resztę dokończymy już w kolejnym filmie Czyli będą teraz najśmieszniejsze itemy Także do zobaczenia